Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVN oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat, który podejmujemy, to wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej, a naszym gościem jest pani Beata Kempa, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Pani poseł, serdecznie witamy na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich naszych telewidzów. Panie poseł? Tak, ja słyszę bardzo dobrze. Halo, halo? Halo, halo? Halo, ja słyszę bardzo dobrze, ojca. Halo? O, teraz się słyszymy bardzo dobrze. Wszystko bardzo dobrze, ojcze. Cieszę, pozdrawiam już w dwie strony to działa, także jest nam bardzo miło. Witamy bardzo serdecznie, panie europoseł. Pozdrawiam ojcze z Brukseli, wszystkich, ojca wszystkich naszych telewidzów, w telewizji TVN, słuchaczy Radia Maryja. Chwilę coś zaiskrzyło na tym, myślę, na tych łączach, ale teraz już powinno być dobrze. Cieszymy się, witamy serdecznie i temat, który przed nami, wybory 2020, chcemy spojrzeć również na to, jakże ważne, najważniejsze wydarzenie w tym roku na scenie politycznej w ujęciu także Unii Europejskiej. Wczoraj debata kandydatów do urzędu, do fotelu prezydenta, czy również w Brukseli ta debata cieszyła się tak dużym zauważeniem i zainteresowaniem, jak u nas w Polsce. I pani europoseł, jakie wnioski dla pani z prezentacji poszczególnych kandydatów, zwłaszcza takiej, może zwróćmy uwagę na merytoryczną, ponieważ często zdarzało się tak, że pytanie swoje, a odpowiedź zupełnie w inną stronę gdzieś szła. Jak pani pod tym względem ocenia poszczególnych kandydatów i ich wystąpienia? Tak, rzeczywiście z wielką uwagą obserwowaliśmy wczoraj debatę, nawet jako europosłowie tutaj obecni, ponieważ teraz mamy sesję Parlamentu Europejskiego. Wspólnie razem stworzyliśmy taką strefę, gdzie mogliśmy kibicować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo to jest oczywiste, że pan prezydent jest naszym kandydatem i naszym wyborem w wyborach w 2020 roku na urząd prezydenta. Obserwowaliśmy wspólnie tą debatę, dzieliliśmy się też oczywiście własnymi spostrzeżeniami. To jest taka trudna debata, bo wtedy, kiedy jest 11 kandydatów, to trudno też swój program w szczegółach przedstawić i rzeczywiście te odpowiedzi na pytania bywały bardzo różne. Ja powiem, że rzeczywiście jeśli idzie o pana prezydenta Andrzeja Dudę, to przede wszystkim był bardzo spokojny, bardzo opanowany, rzeczowy. Ja myślę, że ten przekaz, który daje państwu na rozlicznych spotkaniach na terenie całego kraju, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja się wywodzę z takiej małej miejscowości i wiem, że w tych właśnie miejscowościach, w powiatach, gminach, gdzie pan prezydent był przez całą swoją kadencję, ale teraz również jest w czasie kampanii wyborczej, te wszystkie treści mogliśmy wczoraj też usłyszeć jako potwierdzenie do wszystkich Polaków podczas debaty telewizyjnej. Więc przede wszystkim kwestia ogniskowej działań pana prezydenta Andrzeja Dudy, czyli rodzina, jeszcze raz rodzina, kwestia rozwoju gospodarczego i przede wszystkim jego wielka troska o to, aby kraj dźwigał się po lockdownie, po dość sporych skutkach, jeśli idzie o koronawirusa w Polsce, a także jego polityka zagraniczna. Więc te wszystkie kwestie, które są najbliższe sercu panu prezydentowi, plus oczywiście kwestia bardzo ważna, czyli patriotyzm, kwestie narodowe, ale i też myślę, że to, co było bardzo ładne, wczoraj zaprezentował pan prezydent wielką klasę, klasę majestatu prezydenta Rzeczpospolitej, nie wdawał się w różnego rodzaju zaczepki, odpowiadał na pytania. Oczywiście zwrócił uwagę, że treści, które jeden z kandydatów próbował przemycić, były oczywiście nieprawdą, a więc albo to było wynikiem nieprzygotowania, albo jak zwykle pracy na fake newsach, z czym jesteśmy w tej chwili, z czym mamy do czynienia w tej chwili przez ten cały czas. Natomiast jeśli mam powiedzieć swoją refleksję na temat pozostałych kandydatów, chciałabym jednak spuścić zasłonę milczenia, dlatego że część z nich nie miała
tak naprawdę kompletnie nic do powiedzenia i poziom był absolutnie żenujący, ale rozumiem, może być stres, mogą być też różne inne czynniki, no ale krótko mówiąc, jak gdyby rzeczywiście widać, że nie liczą się w tym biegu, chociażby z tego względu, że do ubiegania się na urząd prezydenta trzeba też mieć pewne predyspozycje osobiste. To jest niezwykle ważne, to co prezentuje pan prezydent Andrzej Duda. I trzeba być autentycznym, nie napompowanym przez swoje sztaby wyborcze, ale trzeba być autentycznym. Natomiast co do konkurenta z tej, można powiedzieć, największej, chociaż to duże słowo, opozycji. Jako kobieta może powiem, to co mnie uderzyło, jeśli ojciec pozwoli, to niebywała agresja w oczach i w przekazie. Tak? Brak uśmiechu, brak swobody, brak takiego przekazu pozytywnego. Absolutna agresja. Ja boję się takich ludzi osobiście i uważam, że ten kontrkandydat po prostu wypadł słabo. Już sam fakt, że wychodząc nie wyszedł do dziennikarzy, nie chciał powiedzieć kilka słów, nie wiem, obraził się może na telewizję, na dziennikarzy, że pytania są trudne. No cóż, to jest, wybory to jest święto demokracji, demokracja rządzi się własnymi prawami, spór jest istotą demokracji, ale przede wszystkim rolą debat i debatujących i tych, którzy prowadzą debaty, rolą jest pytać, a rolą kandydatów jest odpowiadać. No jeśli się obraził na dziennikarzy, na telewizję, no to też jest pewnego rodzaju świadectwo. Chcemy spojrzeć to, co dokonuje się teraz w przestrzeni Unii Europejskiej, a to między innymi prace nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kiedy tak jeździmy po naszej ojczyźnie, widzimy, jak wiele się zmienia i to też w dużej mierze dzięki tym funduszom. Te fundusze będą dotyczyły wieloletnich ram finansowych oraz tego funduszu odbudowy związanego z pandemią koronawirusa. W jaki sposób nastrajają pani europoseł te wstępne pewnego rodzaju rokowania związane z środkami, które mają zostać przyznane dla Polski, zarówno w ramach tego budżetu wieloletniego, jak i funduszu odnowy? No, pierwsza refleksja i od tego właściwie w mojej ocenie należałoby zacząć, że wtedy, kiedy byliśmy wszyscy no, niezwykle zaskoczeni rozwojem pandemii, szczególnie w krajach takich jak Włochy czy Hiszpania, wtedy, czy Polska chociażby, ale również inne kraje Unii Europejskiej, wtedy tak naprawdę rzeczywiście obok tego, co najważniejsze, czyli próby opanowania sytuacji w naszym kraju, każdy tak jak najlepiej potrafi, znając specyfikę swojej społeczności, a także przede wszystkim specyfikę mechanizmów, które działają wewnątrz tych państw, szczególnie zarządzania kryzysowego w tym zakresie. Jednak też oczy Unii były oczy krajów członkowskich Unii Europejskiej były skierowane na, no właśnie w tym momencie na Komisję Europejską, na organy Unii Europejskiej. I niestety tutaj w tej początkowej fazie nastąpiła zupełna niemoc, marazm, brak decyzji, brak zorganizowania, brak rzeczywiście jakichkolwiek mechanizmów na poziomie Unii Europejskiej, żeby w sposób zdecydowany, skoordynowany, przemyślany, merytoryczny zadziałać i pomóc państwom członkowskim. Unia obudziła się stosunkowo późno, ale jednak się obudziła i nawet były przeprosiny, jak pamiętacie państwo, pani przewodniczącej, szefowej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, która przeprosiła Włochów za opieszałość Komisji Europejskiej. No i potem przyszedł ten plan odbudowy, duży fundusz odbudowy, zapowiedź tak naprawdę funduszu odbudowy i tu się do tego chcę odnieść, że dopiero szczegóły będziemy znali. Mieliśmy też spotkanie w naszym przedstawicielstwie, rozmawialiśmy bardzo szczegółowo o tym, na czym miałoby to polegać, skąd ten fundusze miałoby być wzięte, w jaki sposób będą potem, jeśli to będą różnego rodzaju pożyczki czy obligacje, w jaki sposób będą też potem spłacane, czy nie obciąży to zbytnio przyszłych pokoleń, na ile te potrzeby są rozeznane w różnych krajach Unii Europejskiej. I to wszystko w tej chwili jest tak naprawdę w fazie bardzo, bardzo, bardzo intensywnych i bardzo szczegółowych negocjacji. Mamy tu wielką nadzieję, zresztą te dane
podawane, były wielokrotnie podawane, że tutaj również Polska z tego funduszu odbudowy, bo to jest bardzo ważne, skorzysta. Póki co oczywiście musieliśmy jak zawsze liczyć sami na siebie i te tarcze, które zostały przyjęte przez rząd i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, już dzisiaj mogły być również podczas rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy diagnozowane, w jaki sposób działają. Przypomnę, pan prezydent Andrzej Duda był z jednej z potężnych fabryk na Dolnym Śląsku w branży meblarskiej, w firmie rodzinnej, prowadzonej tylko przez rodzinę i polski, w 100% polski kapitał, zatrudniającej ponad 2000 ludzi w miejscowości Goszcz. I tam bardzo szczegółowo rozmawiał z zarządem, z właścicielami, w jaki sposób zadziałała tarcza, ponieważ tam dzięki tarczy między innymi, ale i też wielkim zabiegom i temu, że też i wszystkie niemalże oszczędności zostały przeznaczone na to, żeby ratować miejsca pracy, ani jedno miejsce pracy nie zostało opustoszałe, ani jedno miejsce pracy nie zostało zlikwidowane, przepraszam, może tak. I przede wszystkim też przyjmuje się w tej chwili powolutku nowe osoby. Więc tu widać, że myśmy jako państwa narodowe zadziałali, stąd też wniosek, że jednak na tym poziomie tylko i wyłącznie ta koncepcja państw narodowych się tutaj jak najbardziej sprawdza. Natomiast co do tych funduszy, czekamy na szczegóły. W jakiś określony sposób te ramy zostały nakreślone, ale to jest kwestia podniesienia się po COVID-zie, po lockdownie. A w tej chwili trwają oczywiście bardzo, bardzo szczegółowe, bardzo ważne dla nas negocjacje dotyczące ram finansowych na kolejną perspektywę finansową. Jak wiemy, jutro bodajże zdalnie zbiera się też szczyt w kwestii też kolejnego potężnego programu, co do którego ja osobiście mam bardzo duże obiekcje, czy teraz, aby go wprowadzać, czy to aż z takim rozmachem. Mówię tutaj o Green Dealu. Tym bardziej jestem zatroskana, ponieważ te sprawy prowadzi, jak państwo wiecie, Frans Timmermans, który pokazał, co potrafi, że dla niego w szczególności takie państwa jak Polska czy Węgry to są przysłowiowy chłopiec do bicia. Niestety on te sprawy prowadzi, a w tej chwili próba jakby przekierowania pewnej narracji co do tego, że my będziemy walczyć z COVID-em poprzez to, że będziemy wprowadzać duże środki na realizację idei, czyli no takiej swoistej ideologii Green Dealu, no to też jest niebezpieczne i musimy się nad tym bardzo dokładnie zastanowić, dlatego że oczywiście z jednej strony jak najbardziej kwestia czystego środowiska, czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii, to jest trend, który będzie i który jest dobry z punktu widzenia również zdrowia obywateli, ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że my zastaliśmy, że weszliśmy do Unii Europejskiej z pewnym bagażem postsowieckim, w tym w szczególności z taką, a nie inną gospodarką i też gospodarką przede wszystkim opartą tradycyjnie na węglu i tutaj trzeba te zmiany wprowadzać bardzo rozsądnie, żeby ten nierozsądny pośpiech, a przede wszystkim decyzje, które mogłyby w jakikolwiek sposób skrzywdzić polską gospodarkę, muszą zostać po prostu bardzo dobrze przedyskutowane, jeśli trzeba to nawet bardzo, bardzo ostro zawetowane. Więc myślę, że w tej sytuacji te w tej chwili decyzje i te negocjacje trwają. W tych negocjacjach uczestniczą członkowie polskiego rządu na czele z premierem i musimy tam też pilnować przede wszystkim pilnować naszych polskich spraw. No, nałożyło się tych problemów wiele, ale mam nadzieję, że przede wszystkim kwestia rolnictwa i kwestia owych dopłat, o których mówiliśmy bardzo często i o które w tej chwili zabiega i dba pan komisarz polski, pan komisarz Janusz Wojciechowski. To są te ważne rzeczy. Kwestia przede wszystkim rozwoju i rozwoju zrównoważonego, który jest dla nas niezwykle ważną ideą, jest bardzo, bardzo ważna i potrzebna. Także wiele innych elementów związanych z alokacją środków, jeśli idzie o nowy budżet. Więc to wszystko przed nami. Są dyskusje i są negocjacje. I ja myślę, że jak na ten moment widzimy, pomimo wielu zagrożeń, na które musimy zwracać uwagę, będziemy państwa sukcesywnie informować, te negocjacje po prostu są w toku. Na jutrzejszym szczycie również ma zostać dane zielone światło, aby przedłużyć o kolejny czas sankcje gospodarcze dla Rosji.
I jest to z jednej strony wyraz pewnego rodzaju dezaprobaty dla poczynań Federacji Rosyjskiej w związku z jej agresywną polityką, chociażby przykład Ukrainy, ale z drugiej strony są również w Unii Europejskiej państwa, które pomimo tego sprzeciwu, pomimo tego, że będą również pewnie za tym, żeby przedłużyć te gospodarcze sankcje dla Federacji Rosyjskiej, to jednak nie przeszkadza im w tym, aby zacieśniać swoją gospodarczą więź właśnie z Federacją Rosyjską. No, drogi ojcze, nie bądźmy naiwni. Unia Europejska to jest przede wszystkim gra potężnych interesów i tutaj trzeba nam wiedzieć, że z jednej strony państwa narodowe, nasz słuszny interes narodowy musi tutaj mocno wybrzmieć i być na każdym kroku podkreślany i artykułowany, bo to jest trochę tak, że z silnym tylko liczą się z silnym i to jest jasne i dlatego tutaj jakieś taka, gdybyśmy kontynuowali politykę, którą zaproponowali nasi poprzednicy przez 8 lat tutaj w Unii Europejskiej, czyli takiej polityce uśmiechu i poklepywania się po plecach, no to dzisiaj mielibyśmy już całkowitą dominację Rosji. Szczególnie chociażby jeśli idzie o Nord Stream 2, a także przede wszystkim politykę energetyczną i ten potężny dział mający gigantyczne oddziaływanie na gospodarkę, na polską gospodarkę. I to prawda, że tutaj i Niemcy mają swoje interesy z Rosjanami, przede wszystkim też Francuzi mają swoje interesy z Rosjanami. My musimy i będziemy zwracać uwagę jednak na to, że to, czego doświadczaliśmy przez dziesięciolecia, że kwestia wojny, która nadal jest wojną, to jest taki konflikt zapomniany. Państwu kiedyś też o tym mówiłam przy okazji rozmów o Bliskim Wschodzie, o kwestii Syrii, a także innych ognisk zapalnych, ale tam ta wojna wciąż się tkwi, wciąż giną ludzie. Mamy kontakty z przedstawicielami kościołów z tamtych stron i wiemy, jak bardzo trudna jest sytuacja, szczególnie sytuacja dzieci i osób starszych. I my też tu na to wszystko zwracamy uwagę na terenie Unii Europejskiej, że to nie jest tak, że Rosja jedną ręką będzie pokazywać, że jest, prawda, wielkim graczem na arenie nie tylko unijnej, ale i międzynarodowej, a z drugiej strony będą tutaj z jej rąk ginąć niewinni ludzie. Więc to jest, rzeczywiście na to trzeba zwrócić uwagę, dlatego że my jesteśmy i my, Węgrzy przecież i też Czesi, Słowacy. Jesteśmy tą grupą w sposób szczególny doświadczoną dominacji, a nawet okupacji sowieckiej przed 89 rokiem. I że to jest po prostu groźne. Rosja w tej chwili też, o czym się nie mówi, jest to skrzętnie ukrywane, ale boryka się z pandemią. To doskonale widzimy, że ten chochoł no, sobie z tym chyba do końca nie radzi. Być może medialnie i prawda, próba oczywiście pewnej blokady na informacje na pewno jest, ale wiemy, że ta sytuacja jest tam również bardzo, bardzo trudna. Więc to jest gra interesów, nie bądźmy naiwni. Dlatego musimy jak najbardziej zacieśniać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest warunek sine qua non, również tutaj twardych rozmów Unii Europejskiej. Unia na to nie patrzy przychylnym wzrokiem. Nawet dzisiejsze takie wypowiedzi zwykłe podczas jednych z punktów debaty w Parlamencie Europejskim, bo mamy w tej chwili, tak jak powiedziałam, sesję, bo też jak słyszałam kolegów europarlamentarzystów z różnych krajów, jak gdyby wciąż nie są przychylnie nastawieni do Stanów Zjednoczonych, nie chcą jakby dominacji Stanów Zjednoczonych w Europie. Z drugiej strony my wiemy, że Pakt Północnoatlantycki jest absolutnym gwarantem stabilizacji, również pokoju w Europie. Na pewno takim gwarantem, jednym z wielu, jest też to, że jest Unia Europejska i że między sobą państwa nie walczą tak jak kiedyś, nie ma wojen prymitywnych, brutalnych, a przecież o to nie trudno, w szczególności jeżeli niezbyt przytomne osoby dostają się do gremiów decyzyjnych, albo zaburzone, albo chore, a tak bywało, jak widzimy, jak wiemy, na przestrzeni wieków, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że tą wartością dodaną jest to, że mamy przede wszystkim pokój, ale gwarantem tego pokoju jest obecność sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. No i właśnie stąd przede wszystkim nieprzychylnie przyjęta przez naszych liberałów, choć to może duże słowo, ale oponentów również wizyta w Stanach Zjednoczonych pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mimo iż tutaj ma rozliczne w tej chwili obowiązki, również obowiązki kampanijne, ale przecież ten urząd sprawuje i jestem tego pewna, że będzie je sprawował przez równie świetnie przez następne 5 lat.
lat i że w tej chwili również te sprawy, które są niezwykle ważne w Stanach Zjednoczonych i te rozmowy są niezwykle ważne, ponieważ one będą dotyczyły też alokacji żołnierzy i wojsk amerykańskich tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Mówię tutaj o kwestii decyzji Donalda Trumpa w sprawie stacjonowania wojsk w Niemczech. Donald Trump jasno i wyraźnie powiedział, że Polska wywiązuje się fantastycznie ze zobowiązań, których się podjęła, w zdecydowanie większym zakresie co do obronności oczywiście, niż czynią to inne kraje Unii Europejskiej, a także Paktu Północnoatlantyckiego. I stąd myślę, że z bardzo dobrą decyzją pan prezydent Andrzej Duda wróci do nas bardzo szybko ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo się z tego cieszymy. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że doświadczałam tego również jeszcze jako minister w rządzie wcześniej pani premier Beaty Szydło i potem w rządzie pana Mateusza Morawieckiego. Ja byłam dumna z tego, jak nasz pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką reprezentują nasz kraj przede wszystkim na zewnątrz. Takie sygnały również otrzymywałam podczas moich kontaktów w sprawie pomocy humanitarnej i byłam naprawdę bardzo dumna, że wszędzie tam, gdzie byłam, mogłam słyszeć o jego pięknej postawie, bardzo dobrej reprezentacji interesów naszego kraju, ale przede wszystkim też wielkiej klasie politycznej. To jego osobiste kontakty powodują to, że ta polityka dyplomatyczna, międzynarodowa jest już w zupełnie innym wymiarze i że naprawdę możemy mówić o tym, że wszędzie tam, gdzie jedzie, liczymy się w tej przestrzeni międzynarodowej. Bardzo bym chciała, żeby te kwestie były kontynuowane, dlatego że właśnie tam twardo, jasno, ale w sposób absolutnie dyplomatycznie perfekcyjny przedstawia nasze twarde sprawy, twarde interesy, jak chociażby w sprawie też i uchodźców i przymusowej relokacji, ale także właśnie w sprawach związanych z obronnością naszego kraju, w sprawach gospodarczych. A jeszcze dodam w sprawie również walki z COVID-em. Także naprawdę, proszę państwa, ja nie wiem, nad czym tutaj się zastanawiać. Nie ma sensu eksperymentować. Pan Trzaskowski już był szefem dyplomacji za bodajże pani premier Ewy Kopacz i skończyło się to zgodą, można powiedzieć, radosną chyba z ich strony, na przymusową relokację uchodźców. Czym by się to skończyło, ojcze, doskonale wiemy, bo czy to będzie 7 tysięcy, 5 tysięcy czy 11 tysięcy, doskonale wiemy, jak to się skończyło w Belgii, w Niemczech, we Francji. Ostatnio, ojcze, chociażby, to nie jest kwestia straszenia, ale po prostu realnego spojrzenia. Miałam okazję tutaj przede wszystkim na Twitterze śledzić wypadki we Francji, walki gangów arabskich, czeczeńskich, coś niesamowitego. Napawało to mnie ogromną grozą i lękiem i pomyślałam sobie, a co gdyby nie mądra decyzja Polaków w 2015 roku i uderzenie ręką w stół pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a później kontynuacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego kraju za rządów Zjednoczonej Prawicy. To dzisiaj pewnie takie obrazki mielibyśmy na polskich ulicach. I jeszcze jedno, wjechałam do Brukseli w ubiegłym tygodniu z niedzieli na poniedziałek i właśnie po trasie już dowiedziałam się, że są w samej Brukseli, na jednej z najpiękniejszych ulic Luisa, są zamieszki, wybijane są szyby, wystawy są okradane, zatykane są flagi Republiki Konga. To wszystko napawało nas olbrzymią grozą, dlatego że ja nie miałam pewności, czy dojadę do swojej dzielnicy, do tego miejsca, bo to była dzielnica również, w której mieszkam. W związku z tym naprawdę to, że nam tego nie zafundowano, nasi mądrzy decydenci, jestem im za to bardzo wdzięczna i trzeba tą politykę, kochani, kontynuować, bo to opakowanie, które jest nam sprzedawane przez pewnie bardzo ważnych i podobno fachowych PR-owców, to jest tylko opakowanie. Ja sama jako kobieta niejednokrotnie się przekonałam, drogi ojcze i drodzy telewidzowie, tak już powiem na luzie, że jak człowiek coś kupił, patrząc tylko na opakowanie, to potem w domu był bardzo rozczarowany. Tak, potem po ludzku zły na siebie, że takiego wyboru dokonał. Więc lepiej rzeczywiście popatrzeć na czyny i na to, jakie są piękne efekty 5-letniej prezydentury pana Andrzeja Dudy. Pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Nasz temat to wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej. A naszym gościem jest pani Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 i dwa numery w naszej rodzinie, które są następujące 536 600 300 lub 536 600 400. Wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej. Były premier Belgii, pani europoseł, uznał słowa prezydenta Andrzeja Dudy, że LGBT to ideologia, za niedopuszczalne i jego zdaniem Unia Europejska powinna ukarać Polskę na przykład brakiem finansowania. No tak, te śpiewki słyszymy już od pewnego czasu. To nie tylko były premier Belgii, ale i też nasi polscy europosłowie, pani Spurek i reszta, która no, praktycznie nie ma posiedzenia, żeby różnych gremiów, bo to nie tylko posiedzenia plenarne, które państwo widzicie, ale również różnego rodzaju komisje, podkomisji, gdzie wprost, jasno w języku polskim czy angielskim domagają się ukarania Polski, sami nie wiedzą za co. Ja pana premiera, byłego premiera Belgii, szanowny ojcze, po tych słowach zaprosiłam do Polski i powiedziałam, że niech przyjedzie, niech zobaczy, jak u nas jest przede wszystkim bezpiecznie. To jest niezwykle ważne, więc w tym kontekście tego, co powiedziałam wcześniej o tym, co my tutaj zastajemy, chociażby, to jest ważne, żeby pokazać ten kontrast i że tutaj prawa człowieka i obywatela mają się naprawdę dobrze. I my absolutnie uważamy i szanujemy się wszyscy wzajemnie, niezależnie i też mówimy o tym szacunku niezależnie i czujemy ten szacunek niezależnie od tego, kto jest jakiego wyznania, jakiej wiary, jakiego koloru skóry, to nie ma znaczenia, jakie preferencje. Jedyne tylko nie damy sobie narzucić woli mniejszości, jeśli idzie o kwestie no właśnie ideologiczne, ponieważ czym innym jest światopogląd i wiara, czym innym jest ideologia. I to jak gdyby trzeba jasno sobie i wyraźnie powiedzieć, a nie spłycać tą dyskusję do bardzo takiego prymitywnego poziomu. I dlatego ja zaprosiłam pana premiera Belgii, byłego premiera Belgii do Polski, żeby tutaj naprawdę doświadczył sam, a nie z przekazu fake newsów, nieprawdy, kłamstw, które są przedrukowywane z różnych, jak państwo wiecie, nawet naszej polskiej prasy, do periodyków takich dużych, również nie tylko niemieckich, ale również wszystkich innych. Często czytam Politico i jestem, po prostu za głowę się łapię, tak jakbym, nie wiem, w jakimś innym kraju żyła, a nie w Polsce. To jest właśnie ta metoda oczerniania fake newsów, na podstawie których potem podejmowane są różnego rodzaju również akcje osób publicznych na terenie Unii Europejskiej. Ja zapraszam również go do Krakowa. Panie ojcze drogi i szanowni państwo nasi w telewizji Trwam. Dzisiaj też jest szczególny dzień. Dzisiaj jest szczególny dzień, mamy 18 czerwca. Modlimy się za duszę świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zginął w katastrofie smoleńskiej wraz z małżonką i pozostałymi członkami delegacji. Pan prezydent ma dzisiaj urodziny razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jak państwo wiecie. Pewnie pan prezes dzisiaj już jest na Wawelu. Jak każdego 18, ale dzisiaj jest taki szczególny dzień, dlatego ja również składam życzenia panu prezesowi, szczególne opieki Matki Bożej na każdy dzień, ale przede wszystkim też zdrowia i wszystkiego, co najlepsze i masę siły, bo dużo wyzwań przed nami wszystkimi, ale też dużo wyzwań przed Polską. Ale w Krakowie też w niedzielę o godzinie 16 na Rynku Krakowskim odbędzie się piękne spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. I myślę, że jeżeli wszyscy, czy z Krakowa, czy z okolic Krakowa, czy z pięknego Podhala, czy z ziemi też podkarpackiej, czy z pięknego Tarnowa i w ogóle diecezji tarnowskiej, ale i też ziemia świętokrzyska i wszyscy my, którzy
być może chcemy sobie do tego Krakowa teraz, kiedy już mamy poluzowanie, przyjechać, skorzystać też z takiego pięknego dnia, jakim jest niedziela. Przyjedźmy do Krakowa na rynek krakowski, wesprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę, podziękować mu za te 5 lat pięknej prezydentury, ale też wesprzeć pana prezydenta przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, ale i też na tą kampanię przed wyborami. Ja myślę, że jeśli pokażemy wszyscy taką siłę pod biało-czerwoną flagą, pod pięknym naszym symbolem, to ja jestem taka pewna, państwo mnie znacie, naiwna nie jestem, mocno stąpam po ziemi, ale jeżeli z siebie jeszcze na tej ostatniej prostej wykrzeszemy wszystko, co możliwe, a taka jest rodzina Radia Maryja, to pan prezydent i będziemy w stanie również wygrać te wybory w pierwszej turze. Ja myślę, że dalej już nie ma co ciągnąć tego, co się stało, bo ja uważam, że również wybory mogły się odbyć 10 maja. Dzisiaj bylibyśmy o wiele kwestii do zupełnie zdecydowanie dalej, dlatego że sytuacja tego wymaga po COVID-zie i że dzisiaj właśnie trzeba rozmów na arenie międzynarodowej, wielu rozmów, które mogłyby być korzystne dla Polski, jak chociażby właśnie ta w Stanach Zjednoczonych. I warto, żebyśmy jeszcze z siebie na tej ostatniej prostej wykrzesali. To będzie piękne święto właśnie w Krakowie o godzinie 16 w niedzielę na Rynku Krakowskim. Spotkajmy się tam wszyscy. Mocno wierzę, że zawsze można na państwa liczyć, szczególnie też na Podhale, na górali. Bardzo liczę na górali. Wiem, że wybierają się i też kapele góralskie, które chcą zagrać panu prezydentowi. Jestem im za to wdzięczna. I przede wszystkim też wszyscy mieszkańcy pięknej Małopolski i właśnie nie tylko. A może ze Śląska się ktoś wybierze, to jest niedaleko, autostradą A4 czy z Dolnego Śląska, Opolszczyzny. Dlatego, że wszędzie tam na tych szlakach w tej chwili był albo jest pan prezydent Andrzej Duda. Sprzyjmy go w tych wyborach. Pomyślmy o Polsce. To będzie pomyślny, kolejne 5 lat pomyślne dla Polski, jeśli będzie wspólna praca rządu, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Państwo od nas wymagacie i macie rację. I macie rację, tylko że w ciągu 4 czy 5 lat też ani Krakowa, ani Warszawy, ani wiadomo innych miejsc nikt nie zbudował, ale przed nami wielka praca. A jak będzie szarpanina i tak naprawdę wczoraj słyszałam od oponenta pana prezydenta Andrzeja Dudy, tak, będę współpracował z rządem. Jak ta współpraca wyglądała, to już widzieliśmy na podstawie tego, co działo się w Warszawie i że na tą współpracę po prostu, przepraszam bardzo, ale nie ma co liczyć. To jest właśnie takie to opakowanie, o którym powiedziałam. Ta współpraca jest bardzo potrzebna, bo państwo to system naczyń połączonych. Jeżeli coś szwankuje, no to dalej to już jest tak naprawdę, nie można liczyć na powodzenie przede wszystkim ważnych reform. I jeszcze jedno, ja też nie straszę, ja tych ludzi znam. I 15 lat blisko funkcjonowałam w tej dużej polityce, znam dobrze też Platformę Obywatelską, która teraz jest w jakiejś tam innej konfiguracji. Usłyszymy, proszę państwa, bardzo szybko, pieniędzy nie ma i nie będzie, a pracować to będziecie musieli do śmierci. Jestem tego pewna, że wszystko to, co zrobiliśmy, osiągnęliśmy wspólnie razem z Polakami, bo to był wasz też, państwa, bardzo duży wkład. Po prostu zostanie zniweczone w imię kolejnych no, takich haseł, że przede wszystkim rynek, gospodarka, wszystko się wyrówna, człowiek będzie znowu na samym końcu. Wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej, temat naszego dzisiejszego spotkania. A wraz z nami jest pani europoseł Beata Kempa. Serdecznie zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę. Halo. Tak, słuchamy. Witam serdecznie księdza, witam panią poseł i witam wszystkich, którzy nas oglądają. Proszę państwa, ponieważ wszyscy mówią, że właściwie co za różnica, czy PiS wygra, czy PO wygra. I ja chciałabym tylko uświadomić wszystkim Polakom, że to, co zrobił PiS dla Polski, ja już nawet nie mówię o tych programach, o których wszyscy mówią, ale uświadommy sobie, że PiS nie tylko wprowadził 500+, 300+ i te podstawowe rzeczy, ale zablokował właśnie napływ uchodźców, o czym mówiła właśnie pani poseł przed chwilą. Poza tym są rzeczy, o których się nie mówi, czyli walka o prawdę historyczną. Proszę państwa,
to, że my dzisiaj wiemy tak dużo o różnych rzeczach, to właśnie zawdzięczamy i właśnie prawicy i PiS-owi. I naprawdę to, że dzisiaj się nie mówi o tym, że to Polacy zabijali Żydów, to właśnie zawdzięczamy PiS-owi. Bo wcześniej nie było takiej walki o to, żeby ta prawda historyczna jednak jakoś wybrzmiewała. Poza tym, co jest jeszcze ważne, że PiS podniósł kary za najcięższe przestępstwa. To jest też, mi się wydaje, bardzo ważne, o tym też się nie mówi. Poza tym PiS prowadzi reformę sądownictwa. Proszę Państwa, koniec z kolesiostwem, koniec z kumoterstwem, koniec z pogardą dla Polaków, koniec po prostu z takim brakiem szacunku dla człowieka, koniec z nadzwyczajną kastą sędziów i prokuratorów, koniec z tym wszystkim. Poza tym dzięki PiS-owi mamy dzisiaj wojsko NATO w Polsce. Czy ktoś pomyślał 15 czy 20 lat temu, że będziemy mieli wojska NATO na wschodniej flance? Zlikwidowali mafie VAT-owskie i paliwowe. Proszę Państwa, nikt się wcześniej nie zajmował mafiami VAT-owskimi i paliwowymi. Miliony, miliardy pieniędzy wypływały z granic polskich. A dzisiaj dzięki temu właśnie mamy te programy, które mamy i Polakom żyje się lepiej. Poza tym PiS wywalczył zwrot nadpłaty 1,5 miliarda od Rosjan za nadpłaconą kwotę gazową. Proszę Państwa, przecież to tyle lat już trwało. Dlaczego PO się nie zajęło tym, żebyśmy płacili tyle samo za gaz, co inne kraje? Oni się tym nie zajęli, dopiero właśnie PiS się tym zajął. Wywalczyli podatek od supermarketów. Dziękuję właśnie pani Kępie, że właśnie jest dzisiaj w programie, ponieważ właśnie to wy wywalczyliście zwrot, znaczy opłatę od supermarketów tego podatku VAT. I to mi się wydaje też jest bardzo ważne. Poza tym co? Uniezależnienie gazowe. Przecież zauważcie Państwo, że my jesteśmy dzisiaj właściwie niezależni od Rosji gazowo. Repolonizacja spółek i przedsiębiorstw, które zostały sprzedane przez lewicę. To te wszystkie, 10%, ja nie wiem czy 10 czy więcej procent spółek i przedsiębiorstw polskich zostało sprzedane. I poza tym co jeszcze można powiedzieć? Przywrócenie połączeń PKS i PKP, PKS, posterunki policji, które zostały przywrócone. Posterunki straży pożarnej. O tym się też nie mówi. Poza tym co jeszcze? Znieśli wizy do USA. Proszę Państwa, o tym wszystkim się nie mówi, tylko się mówi o 500+. Ale zauważcie, ile jest jeszcze rzeczy, o których nikt nie mówi. Pani A lewica to... co zrobiła? Dziękujemy za wyliczenie tych poszczególnych spraw. Proszę bardzo, tutaj ile pani Małgorzata wyłuskała różnych ważnych spraw. Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękujemy. Pewnie pani by jeszcze tutaj sporo wymieniła. Też gratulujemy takiego śledzenia i takiej syntezy właśnie tych poszczególnych spraw, jakże ważnych. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Pozdrawiam pani Małgorzato serdecznie. To tak ojcze trochę jest, że może rzeczywiście my jesteśmy za skromni i jakoś nie umiemy się tym wszystkim chwalić, ale wielka radość w sercu jest wtedy, kiedy to państwo o tym mówicie, kiedy państwo o tym przypominacie, kiedy to wszystko skrzętnie inwentaryzujecie i potraficie też wyliczać te sprawy właśnie tutaj, kiedy jest ta nasza żywa rozmowa i przede wszystkim też na naszych wspólnych spotkaniach, na szlaku spotkań, w tej chwili również te spotkania uruchomiliśmy po zniesieniu obostrzeń. Ja również spotykam się z Państwem w wielu w tej chwili miejscach. Bardzo dziękuję. Byłam na Podkarpaciu w ubiegłą sobotę. Dziękuję za te spotkania, ale i też teraz będę w Wołowie w sobotę, a także w Miliczu w sobotę, w niedzielę w Jeleniej Górze, w Szklarskiej Porębie, ale i też w Rzeplinie w piątek. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że zdążę. Będę tutaj w miarę jechać, ale w Rzeplinie chciałabym się z Państwem spotkać na ziemi lubuskiej i potem przez kolejne dni. Pani Małgosiu, bardzo za to dziękuję. Te dwa obszary, kilka obszarów Pani wymieniła, wszystkie są równoważne, niezwykle ważne, ale te dwa, które Pani podkreśliła, na które też bym chciała zwrócić uwagę, bo to jest też tutaj wielki wkład Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i też Pana Ministra Zbigniewa Ziobry. To jest kwestia właśnie owej polityki karnej, a także reformy sądownictwa. Ona została potem skorygowana.
skorygowana, dalej jeszcze musi iść. To jest początek tak naprawdę dopiero bardzo trudnej drogi, bo jak widzicie państwo, system się niesamowicie broni, ale chociażby dzisiejsze informacje, bardzo ważne dla nas, dla matek, bo teraz spotkałam się pod Wałbrzychem z grupą ludzi na pikniku, właśnie wspierającym pana prezydenta Andrzeja Dudę, kiedy podeszły mamy i bardzo dziękowały, że podjęliśmy walkę z dopalaczami, że naprawdę tak wiele dzieci w jednym z ośrodków nawet przebywa, które są ofiarami tej mafii, tego, że te dopalacze zniszczyły, zrujnowały ich psychikę i ich życie, a tym samym też życie tych rodzin. Bardzo dziękowały za to, że pan minister właśnie wziął się za tą walkę z dopalaczami w sposób bardzo realny. Dzisiaj też, z tego co wiem, była konferencja prasowa i kolejne zarzuty, kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii, jeśli idzie o dopalacze, czy o kwestie absolutnie naganne, jakim jest wręcz proceder, jakim było to, co działo się gdzieś w tej Zatoce Sztuki, prawda, czy jak to się tam nazywało, na Wybrzeżu, i tam też również będzie podjęte to śledztwo i tu jasna walka w przestępstwa przeciwko dzieciom została również wydana. Obok tych wielkich reform, które, tak jak powiedziałam, są dopiero na początku, jest wielkie dzieło, które musimy kontynuować i które krok po kroku konsekwentnie, mimo sprzeciwu Unii Europejskiej, która, powtarzam, jest niedoinformowana. A to jest, absolutnie żyje w jakiejś bańce fake newsów, próbuje tutaj stawiać nam opór i sypać piach w szprychy. A drugi obszar, który pani wspomniała, już kończę, bo wiem, że jeszcze jest na pewno wiele telefonów. Ja bardzo lubię z państwem tak właśnie na żywo i podyskutować. To jest obszar polityki historycznej. To jest niezwykle ważne. Ilu naprawdę wspaniałych ludzi docenił też pan prezydent Andrzej Duda, odznaczając, zapraszając do swojego pałacu, czy też poprzez swoich jakby tutaj pełnomocników, odznaczając ich na terenie całego kraju. Ja chcę tutaj też podziękować jednemu z powstańców, pseudonim Kajtek, wspaniały człowiek, zresztą żołnierz Szarych Szeregów, który przyłączył się, zadzwonił wtedy, kiedy tworzyliśmy honorowy komitet poparcia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Za co chcę podziękować panom profesorom, też właśnie Świat Nauki się włączył, ale i też lekarzom, wójtom, burmistrzom, ale i też szefom fundacji, stowarzyszeń, którzy postanowili poprzeć i tutaj odnieść się również do swoich członków, do swoich zwolenników, żeby poparli pana prezydenta Andrzeja Duda. I tenże powstaniec zadzwonił, zgłosił się poprzez też swojego adiutanta, że chce pana prezydenta poprzeć właśnie za politykę historyczną i za piękne świadectwo w sprawie tożsamości naszych korzeni. Również opozycjoniści, pan Marek Muszyński, który resztką sił dzisiaj walczący z chorobą, który był w podziemiu niepodległościowym, kierował w dużej mierze tym podziemiem na terenie Dolnego Śląska, kiedy było najciężej. Panie Marku, chcę podziękować, bo pan po prostu wyszedł mimo bardzo, bardzo dużego zagrożenia i słabego zdrowia i powiedział: nie, będę stał, pani minister, tutaj na tej konferencji, będę popierał pana prezydenta Andrzeja Dudę. Słuchajcie państwo, to jest niebywałe, jacy Polacy potrafią być wspaniali i dlatego tak ważne jest, żebyśmy w tą niedzielę przed wyborami w Krakowie stanęli wszyscy przy panu prezydencie z biało-czerwoną flagą. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Pani chyba najbardziej państwo z Warszawy doświadczacie też prezydentury warszawskiej pana Trzaskowskiego. No jeśli ktoś sobie nie może poradzić z jedną oczyszczalnią, to jakże się chce brać za sprawy państwa? No chyba myślę, że to mówi wszystko. Pani europoseł Beata Kempa jest naszym gościem. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Witam ojca Dawida i panią europoseł Beatkę. Panią Beatkę, bo mam córkę Beatkę, no naprawdę. A Piotr Stromborka. Witamy panie Piotrze, prosimy. Witamy. No Beatki, bardzo was naprawdę podziwiam, uwielbiam i modlę się za was, naprawdę, bo już, no cóż, tak jak ta Małgorzata powiedziała, prawdę powiedziałaś, nie będę powtarzał, bo ja też jeszcze za tym jestem. 40 lat z komuną walczyłem, bo mój tatuś w 20 roku, teraz się zbliża rocznicę, z Sowietami walczył. Tak wychowany jestem. 6 dzieci wychowałem. Pomimo byłem zwalniany z pracy, ale głosuję tak, jak ja Wiktorii dałem na imię, że komuna również w stanie wojennym, bo jeszcze w dowodzie nie chcieli mi tego imienia.
tego. Musiało być, tak jak ja mówię, nie bo tego. Panie sobie. No i tak wychowałem dzieci, jestem z tego dumny. A zwalniany byłem, bo krzyż w szkole powiesiłem. Nie żałuję, w 81 przed stanem wojennym. A najlepszy polityk jest Jarosław Kaczyński, coś kiedyś mówiłem. Mam tu prezydenta, stoi przy bukiecie kwiatów z naszego dziennika, bo zebrałem 130 podpisów na niego i też powiedziałem, że on będzie. Z Kaczyńskim rozmawiałem też przez radio. A w tym roku 100 zebrałem, ale ja już 8 lat mam, ale 0 do przodu 29, będę miał 80. No i zawsze, i wygrami, bo ja mówię tak, mówiłem zawsze, jak podpisy zbierałem, to moje hasło. Nie ma lepszego od Andrzeja Dudy pierwszego. I on będzie prezydentem. Aleluja i do przodu. Szczęść Boże, zwyciężymy. Bo by Polska zginęła, to są zdrajcy ojczyzny. Ja patrzę, naprawdę, w Parlamencie Europejskim głosują przeciw Polsce. Ja nie mogę wytrzymać, naprawdę. To popatrzę, to są Polacy. Pani poseł, europoseł, proszę powiedzieć, bo ja nie rozumiem. Panie, ja wiem, że życzę i modlę się za waszą cierpliwość, że robicie dobrą rzecz dla naszej ojczyzny. Szczęść Boże, tak dalej. Aleluja i do przodu, damy radę. Bóg zapaść, panie Piotrze, panie również Piotrze. Pozdrawiamy serdecznie i wiszujemy takiego optymizmu życiowego, za który też serdecznie dziękujemy. No oczywiście, ojcze, i przede wszystkim składamy życzenia, bo to pewnie w Piotra i Pawła ten jubileusz, jak dobrze usłyszałam, więc tym bardziej moja pierwsza parafia to była parafia Piotra i Pawła, wiem jaka siła, teraz to Matki Bożej Częstochowskiej, więc też absolutnie wielka siła. Drogi panie Piotrze, poruszył pan jedną bardzo ważną z tej przepięknej, zapalającej nas do walki, do dalszej pracy wypowiedzi, rodzina. Rodzina, jeszcze raz rodzina. I zawsze podkreślam, że rodzina, wiara, Kościół to były te kryteria, elementy, fundamenty, które pozwalały nam przetrwać nie tylko w czasach zaborów, w czasie wojen, wtedy, kiedy byliśmy poniewierani, gnębieni. Przecież tak naprawdę, jeszcze raz państwu powiem, mówiłam to tutaj nieraz, że bylibyśmy wymazani nie tylko z mapy geograficznej, ale z serc. Przecież 123 lata, no to jest absolutny kosmos, a jednak dzięki właśnie przede wszystkim rodzinie, wierze w Pana Boga i Kościołowi przetrwaliśmy, podobnie komunę. I panie Piotrze, ta inwestycja, mecenat państwa, inwestycja w rodzinę, to są te elementy, to jest nasza siła. Tego się boją państwa Unii Europejskiej, które dawno o rodzinie zapomniały, dla których eutanazja to jest coś, co jest jakimś, proszę państwa, tu słyszałam, standardy europejskie. A ja powiedziałam tutaj w dyskusji, u nas to jest trochę inny standard, jeśli idzie, standard życia. Jak był COVID-19, to u nas nie było na drzwiach szpitala, nie przyjmujemy ludzi po 65 roku życia. Przecież oni tam umierali, moim zdaniem, jeśli nie mieli respiratorów, nie mogli być pod respiratorami, nie mogli być pod jakimiś aparatami tlenowymi, to przecież oni najzwyczajniej w świecie mogli się dusić, prawda? To są standardy europejskie? To jest to, do czego powinniśmy dążyć? To jest ta nowoczesność? Nie. Wzajemna, wielopokoleniowa, szanująca się rodzina, to powinien być standard, dlatego że to warunkuje rozwój narodów, rozwój pokoleń. My stawiamy nie tylko na zastępowalność pokoleń, ale na przyrost naturalny, bo to jest siła narodu. I jeżeli to się komuś nie podoba, no to będzie się musiał z tym pogodzić, bo jak zobaczymy w tej chwili, jak to wygląda z przyrostem naturalnym w różnych krajach Unii Europejskiej, to tak naprawdę jako narody to oni się zwijają. I trzeba robić wszystko, nawet jeśli na początku te efekty nie są duże, ale to będzie, myślę, efekt kuli śniegowej, żeby w tym kierunku działać. To jest cywilizacja życia. To jest dla nich po prostu niepojęte i za to dostajemy po głowie. Za to dostajemy po głowie, że nie hołdujemy tak zwanym wartościom europejskim, które oni postrzegają zupełnie inaczej. Panie Piotrze, dziękuję za ten głos i ta rodzina będzie naszą siłą i będzie tą ogniskową. Czy im się to podoba, czy nie, choćbyśmy mieli po tych głowach dostawać, to my to wytrzymamy. I pełna zgoda. Ze łzami w oczach słuchamy tego, jak poniewiera się nasz kraj
różnego rodzaju sesjach, czy spotkaniach grup, czy spotkaniach związanych z komisjami. Nawet dzisiaj, prawda, przy zwykłej dyskusji o ważnej kwestii, jaką była dezinformacja podczas pandemii, prawda, to było ważne, bo to była kwestia jak gdyby też wprowadzania chaosu w sprawie czy chociażby leczenia, leków, jakichś cudownych medykamentów, różne fake newsy, to nawet w tym momencie ktoś, jeden z uczestników tej dyskusji, no tak jak w Polsce i na Węgrzech, czyli oni już idą takim slangiem, prawda, nie sprawdzając niczego, nie dociekając jaka jest prawda, jakby nie boją się tych kłamstw, oni je po prostu powielają, tylko dobrze, no jeśli to są osoby, które nigdy w Polsce nie były, czy na Węgrzech, które nie miały styczności z Polakami, mówię o tych wspaniałych naszych obywatelach, a które po prostu jak powtarzają, jak nie powiem kto, niestety za naszymi polskimi europosłami. I ostatnie zdanie, jeśli ojciec pozwoli, bo jest taka rezolucja, którą mają przegłosować, Parlament Europejski ma przegłosować, ją przygotował. Właśnie rezolucja w sprawie artykułu 7, no niesamowicie szkalująca Polskę. Jeszcze takiego dokumentu, jak ja to czytałam, to powiem szczerze, że rzadko kiedy aż tak się irytuję, ale postanowiliśmy razem z moimi koleżankami, kolegami eurodeputowanymi tutaj z Polski, z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a także ja sama złożyłam 117 poprawek. Dość tego. Niech głosują, długo, niech zrozumieją, że nie wolno pisać w dokumentach kłamstw. Po prostu nie wolno pisać kłamstw. Jeżeli ja mówię, że w Polsce przestrzegane są prawa człowieka i obywatela, możemy manifestować. Przecież również te osoby, które się mienią pod nazwą LGBT, kto im zabrania manifestować? Tylko na litość. Niechże oni, chcąc od pana prezydenta, od nas szacunku, sami wykazują stosunku do nas, do chrześcijan szacunek. Niech nie obrażają, nie wierają naszych najświętszych symboli. O tym się nie mówi, że my wymagamy tego szacunku, ponieważ też i ostatnie badania pokazały, że nadal ponad 90% Polaków to są ludzie wierzący. Oczywiście, że różnie wygląda to z praktyką, ale my ludziom nie zaglądamy do sumień, bo od tego jest kto inny ewangelicznie, ale jednak obraża się Częstochowa, Matka Boża Częstochowska. Przecież to jest dla nas najświętszy obraz i nie tylko dla nas, nawet dla tych, którzy nie wierzą, a przyjeżdżają do Częstochowy, to są tam z wielkim szacunkiem, a czasami też i nabożeństwem. Więc, a to jest poniewierane, czy parodie procesji Bożego Ciała, tak ważnych dla nas wielu, dla mnie osobiście bardzo ważne święto, bo ja od dziecka, jak tylko pamiętam, mama prowadziła mnie za rękę, jako dziewczynka na takiej procesji sypałam kwiaty, potem śpiewałam w kościele, a potem również prowadziłam własne dzieci, bo uważałam, że patrząc też na to, jak wielką radość z tego święta, jak bardzo o tym święcie często mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, a to zostało parodiowane, wyśmiewane, czy profanacja też mszy świętej przez różnych ludzi z durszlakami na głowie. No, na litość. My chcemy i wymagamy i mamy prawo jako chrześcijanie do szacunku również w Europie. Przecież te ataki na Kościół, ponad 1000 ataków we Francji, to są te standardy, tak ma być. Ja nie chcę takich standardów dla moich dzieci, dla moich wnuków i żądamy szacunku. I będziemy się domagać tego szacunku tutaj również w Unii Europejskiej. Absolutnie nie możemy w tej sprawie milczeć. I dziękujemy panie Piotrze za ten głos, bo my czujemy też państwa wsparcie w tym zakresie. Państwo od nas tego wymagacie i potwierdzacie, że absolutnie nie możemy w tej sprawie milczeć. Wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej, temat naszego dzisiejszego spotkania wraz z panią europoseł Beatą Kempą. Bardzo proszę, halo. Halo. Tak, słuchamy. Halo. Prosimy bardzo, kto jest z nami? Ja się nazywam Ryszard z Badali, dzwonię. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam również panią poseł. Pani Beato, jest pani wspaniałą kobietą, wspaniałą Polką i cieszę się, że takich posłów mamy w tej Unii Europejskiej. Trzeba walczyć o to, co polskie i trzeba walczyć o to po prostu, co nasze, bo tą prawdę historyczną musimy my głosić i dbać o nią.
Panie Ryszardzie. Chciałem... Panie Ryszardzie, prosimy... Widzę, jest podgłos. W każdym razie chciałem powiedzieć, że dalej tak trzymać. Ja jestem już w wieku bardzo podeszłym, bo 78 lat dawno skończone, ale brałem udział w wielu ważnych sprawach w Polsce. Grudzień 70 na Wybrzeżu, później 80, no i stan wojenny mnie zastał na zachodzie, dlatego zostałem tu w Bawarii. Ale cały czas myślimy o Polsce i walczymy o Polskę i chodzi o to, żebyśmy wybrali tego wspaniałego prezydenta Andrzeja Dudę. Ja piszę i mam kontakty z wieloma dziennikarzami i coraz to bardziej dbamy o tą prawdziwą po prostu informację o Polsce. Mam do pani również bardzo wielką prośbę, aby będąc w Krakowie zainteresowała się pani wspaniałym po prostu pomnikiem polskiej chwały. To są oleandry. W tym roku będziemy mieli 100 lat Bitwy Warszawskiej. Tam jest Związek Legionistów Polskich. Ja od wielu lat mam z nimi kontakt i dowiedziałem się teraz, że oni otrzymali od ministra kultury Piotra Glińskiego jakieś pismo, które im zamiast pomóc, my tutaj zbieramy pieniądze, żeby oni mieli na swoje utrzymanie, przez 32 lata nie mieli żadnej pomocy i proszę, żeby pani po prostu albo osobiście lub przez swoje kontakty doprowadziła do tego, żeby o te wspaniałe oleandry zadbać i żeby minister Gliński, jeżeli nie chce mieć jakiejś naprawdę, no nie chce mieć problemów, bo to można rozkręcić. Panie Ryszardzie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zostało nam dosłownie pół minuty programu, dlatego żeby choć w jednym zdaniu pani europoseł mogła się odnieść do pańskiej wypowiedzi, to pozwolę sobie przerwać, dobrze? Pana serdecznie pozdrawiamy, a panią europoseł prosimy o dosłownie króciutko. Panie Ryszardzie, dziękujemy bardzo również za wsparcie naszej wspaniałej Polonii, naszych rodaków, którzy są i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, w Belgii, Holandii, w wielu, wielu krajach, na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo państwu dziękuję za to wsparcie, też za to kultywowanie naszych polskich tradycji wszędzie tam, gdzie jesteście, za piękną postawę Polaków. Oczywiście, że tą sprawę przekażę. To i pewnie jakieś nieporozumienie, ale to postaramy się tą kwestię absolutnie wyjaśnić i na pewno tak się stanie. Panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy. Ja się też chcę w przyszłym tygodniu spotkać z tymi, którzy mogą, z Polonią tutaj w Brukseli. Bardzo wam za to dziękuję i myślę, że razem, gdziekolwiek jesteśmy, jeśli zagłosujemy, to pierwsza tura, jeśli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, jest możliwa, a w Krakowie w niedzielę o godzinie 16 wszystkich państwa serdecznie zapraszam, nie tylko i z Krakowa, okolic, z całego pięknego Podhala, ale również ze wszystkich innych stron naszego kraju. Może być naprawdę i będzie piękna niedziela i piękne świadectwo nasze również, że jesteśmy razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Wybory 2020, Polska w Unii Europejskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Za tę pierwszą część bardzo serdecznie dziękuję. Pani europoseł Beata Kempa jest wraz z nami. Dziękując, zapraszam również na 21.30 na antenę Radia Marianna, kontynuację naszego spotkania. Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich państwa z Brukseli. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz i zawsze.